Audycja finansowana przez sponsora Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. W ulicach Lwowa żyje jeszcze wielu Polaków. Po zakończeniu wojny nie chcieli wyjeżdżać do macierzy. Zdecydowali się zostać na ojcowiźnie. Dzisiaj ich dzieci i wnukowie przyznają się do polskiego pochodzenia, ale mają już dwie ojczyzny. Wyspą polskości na ziemi lwowskiej są Łanowice w rejonie Samborskim. Nasi rodacy mieszkali tu od XIV wieku. Przetrwali dzięki wierze ojców i przynależności do rzymskokatolickiej parafii. Nawet wówczas, kiedy w 1953 roku świątynię zamknięto, a potem zburzono, wyprosili zgodę na wybudowanie nowego kościoła, który dzisiaj integruje wszystkich mieszkańców tej miejscowości. Tutaj liturgia odbywa się w ojczystym języku, a dzieci ukraińskiej mowy uczą się dopiero w szkole. Największym utrapieniem obywateli Łanowic jest brak pracy. Średnie pokolenie na zarobek wyjeżdża do Polski, najczęściej do swoich rodzin, które po wojnie osiedliły się na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Więzi z macierzą są bardzo silne. Łanowiczanie z dumą mówią o swojej polskości. No i jesteśmy Polaki z krwi. Z Judawna i rodzice, i dziadkowie, i pradziadkowie. I tutaj jesteśmy i tak mieszkamy no teraz. Urodziliśmy się po polsku i tak po polsku i cały czas i dzieci uczymy po polsku. I tak cała wioska jest polska i tak. Mój był tak, dziadek tak. Polak i przedziadek i matka Polka i ojciec Polak. I my się tak zostawili Polaki. Teraz nasze dzieci to są Polaki, wnuki i tak korzenie tak. Idzie z rodu w ród. Było też to wymieszane tak więcej, też dużo rodzin. To znaczy byli niby Ukraińcami, ale to tak, wymieszali się z Polakami, wszyscy zostali Polakami. No, ale to daje się już tak więcej wymieszali tam młodzież. Ale dookoła ukraińskie wsie? Ukraińskie. I też jest dosyć, Musiska, tam też jest Pnikut, Szelczewska to też dużo. Cała wioska Szelczewska to też jest Polska. Mężowie są za nami. Tutaj w Łanowicach prawie wszyscy rodziny jest polskie. Tak, no. Ukraińców raczej nie ma tak, takich rodzin. No dopiero. Także tak jak my jesteśmy Ukraińcy, takie mieszane takie rodziny jest. No i po polsku mówicie. No tak, staramy się mówić, uczymy się też mówić po polsku. Tutaj rośniemy i u niej nie nauczone po ukraińsku rozmawiać. Ale rozumiem. Cały czas, tak, rozumiem, ale cały czas się rozmawia w domu po polsku, to... Tak przywykli. No nawet no tak. jeżdżą autobusy, no i szofery, które tutaj jeżdżą do Łanowic, no to mówią, że jadą do Małego Rzeszowa. Że nie jadą do Łanowic, a do Małego Rzeszowa. A dlaczego Rzeszowa? No bo to jest polska wieś i oni wiedzą, że w Polsce jest Rzeszów, no i tak sobie nazwali. Jadą do Małego Rzeszowa. Wioska Łanowice można powiedzieć 100% polską. No tam jest dwa numery ukraińskiego pochodzenia, ale wszyscy tutaj chodzą do kościoła, tutaj jest jedność. Wioska przetrwała, parafia 550 lat mała 2 lata temu.
I może i temu przetrwała, temu, że jest kościół, wszyscy tutaj razem chodzą do kościoła, naokoło kościoła jest zawsze zbiórka. A pamiętacie stary kościół? Pamiętam, to jak, że to ja w starym kościele do pierwszej spowiedzi chodziła i wszystko, to jak nie pamiętam. Tak, jeszcze by był stał do dzisiaj ten stary kościołek. Przyjechali traktorami, rozsunęli, rozwieźli to wszystko po świecie. I byście pozwolili? A co mu mali zrobić? Lecieliśmy, płakaliśmy, wszystko. Milicja odganiała nas. Tak. Daleko stał. Mali drzewiany kościółek. Ale nam rozbili maska. Pani maskali, bo maskali sam tym nie przyjechali, same takie. Ukraińcy to nasze. To było nasze porozbiwanie. Takie mali zakony rozbiwać, krzyże. Rozbiwać, krzyże mali, kościoły mali, zapierali. A my nie mali gdzie chodzić, tu my jeździli do Lwowa, do spowiedzi, to do Mościsk. Później dalej do Sambora księdza mu chodzili. Też mu dłuższy czas chodzili, aż pewnie do 80. Jakiego? Ja tam do którego to roku? W 91 roku już zaczęli ten pewnie gdzieś do 90 roku nachodzili do Sambora, do kościoła. A później myśmy sobie stawili sami swoimi rękami, swoim kosztem kościółek. I tak mamy teraz kościółek, i teraz mamy gdzieś chodzić, gdzieś mamy modlić, chodzić. Księdza nam dali z Polski, mamy. To sami żeście budowali ten kościół? Sami to rękami. Nikt nam nie pomógł, nikt. Przyjedla maszyna cegły, dali znać, my lanki liszali i chodzili znimać cegły. Wszystko w ręce. Nikt nam nie dał niejakiej techniki, no wszystko rękami stawili. Ta. Ale to ludzie przetrwali, wiara przetrwała jednak. Wiara była, no jak wiara była, jej liszyła się i będzie. W różnych parafiach byłem tutaj na Ukrainie, ale to jest taki ewenement, kiedy właściwie wszyscy są wierzącymi, wszyscy biorą czynny udział, no, żyją tą wiarą, bez względu nawet na wyznanie. No, mamy to szczęście, właściwie można powiedzieć, że jest jakby jednolita grupa. Nie ma tutaj innych wyznań, kościołów innych wyznań, bo są osoby oczywiście, które należą do kościoła grekokatolickiego czy prawosławnego. Ale tak naprawdę wszyscy uczestniczą w życiu tej parafii. Tam może grekokatolicy czy prawosławni od czasu do czasu na święta gdzieś pojadą do cerkwy, a tak cały rok żyją, powiedzmy, tym życiem liturgicznym i są związani bardzo blisko z kościołem. Kościół no, jest jakby takim centrum, gdzie wszyscy się spotykają, gdzie wszyscy jakoś przeżywają to swoje życie, swoją wiarę. Po polsku większości rozmawiają w domu po polsku. Dopiero w momencie, kiedy dzieciaki idą do szkoły, to oprócz języka polskiego mają język ukraiński i tu poznają ten język. Wiele polskich serc. Także można przyjeżdżać, nie bać się, zaglądać. To jest dla nas też tutaj mieszkających pewnym takim wsparciem. Nawet obecność, jeżeli ktoś przyjedzie, pokaże się, powspomina pewne wydarzenia, czasami przykre, czasami wesołe, które są z tymi miejscami związane. Ale to bogactwo historii nas też jakoś umacnia. Dzisiaj jest Dzień Wioski. Tak, co roku jest Dzień Wioski, rocznica towarzystwa. Też w dzisiejszym dniu będzie poświęcenie pierwszej tablicy. Tak myślę, że na Ukrainie, że będzie w dwóch mowach pisało, po polsku i po ukraińsku. Gdzie też w tej tablicy cała wioska, jest data założenia wioski, data jest, kiedy rzymokatolicka parafia powstała. I ta tablica pokazuje, że tu jest jedność. Polacy, Ukraińcy żyją razem, mieszkają i dalej będziemy my, jako młodzież, będziemy starać się to kontynuować, żeby te czasami historia była różna, ale teraz pokazać, że my jesteśmy razem, że nikt nam nie będzie mógł zrobić, między nami, tak można powiedzieć, kostkę rzucić, żeby my między sobą się tutaj stworzyli, czy jeszcze coś. Na Ukrainie musi tak być, a
też musimy o swoje zadbać za pokolenie i tak dalej, że tu są populacje i będą. Dzisiaj czasy się zmieniły i myślenie ludzi też. Teraz woda jest na ciszy, na królestwo polską wieś. Tutaj domy są jak bajce i ogrody marzeń też. To jest nasza odnowiona, najpiękniejsza polska wieś. Życie tu piękne jest, na wsi warto żyć. Każdy z nas serce swe chciałby tutaj skryć. Co duże jedno jest, swych uroku moc, nie przesłoni ciemna noc. Ze względu na to, że jest to przystanek, miejsce takie szczególne w życiu całej miejscowości, tutaj się wsiada i wysiada, więc głównie będziemy modlić się i prosić o to, aby każda podróż, która stąd się rozpoczyna i tutaj się kończy, była bezpieczna, by jakoś Pan Bóg nad nami czuwał. Niech Pan kieruje naszymi podróżami, naszymi myślami, naszymi poczynaniami i niech błogosławi zarówno ten przystanek, tablicę i nas wszystkich. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pod Twą obronę, Ojcze na niebie, chrono Ty dzieci, swój nam błogosław, ratuj potrzebie i broniąc zuby, gdy zagraża cios. Uroczystość wyjątkowa, dwujęzyczny napis, nazwa własna miejscowości jest świadectwem nowej rzeczywistości w myśleniu władz ukraińskich i uznaniem waszej obecności jako mniejszości polskiej na Ukrainie. Ale jest czymś więcej według mojej oceny. Jest potwierdzeniem, jest pięknym świadectwem waszej determinacji w krzewieniu i podtrzymywaniu polskiej tradycji, języka, kultury. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego w imieniu własnym konsula generalnego i całego zespołu konsulatu we Lwowie. Mieszkamy tutaj i naokoło nas są Ukraińcy i musimy razem się wspierać, bo to jest jak nasza ojczyzna. Tutaj mieszkamy i za tych ludzi, którzy poginęli na Majdanie i teraz, które giną, jesteśmy, współczuwamy tym ludziom i tym rodzinom. Po prostu wiedzą, że tu mieszkają Polacy, obchodzimy polskie święta, mamy swoje tradycje te polskie, no i ale nikomu to nie przeszkadza. Ja pracuję też w Somborze pielęgniarką między Ukraińcami i wszyscy wiedzą w pracy, że jestem Polką, ale nikt na to nie zwraca żadnej uwagi. To jest normalne dla nich, że tutaj mieszkają Polacy na Ukrainie. No i tam rozmawiam po ukraińsku, w domu rozmawiam po polsku. Mówią, że Polacy, którzy mieszkają niedaleko od nas, od Ukrainy, że bardzo nam pomagają, zabierają nawet rannych, pomagają im w szpitalach. No, że Polacy są otwarci do Ukraińców. No, nawet że pierwsze podali dłoń pomocy i że jesteśmy razem. I że Ukraińcy, a Polacy, to jakby jedna rodzina. Jeszcze nie merła Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina. Jeszcze nie merła Ukraina, kiedy razem jesteśmy
jesteśmy jak rodzina. Dobrze. Tak samo jak wszystkie. No, ale... A nie, nikt tu nas nie przyjmie, nic, bo syn w Babini żyje, potem babińska, ukraińska wioska cała, u nas taka i żyje, drugi w Obrzegach użeniunej. Jeden do prawosławnych, drugi do Greku, ale... A wy rzymokatoliki? To pewno, że nie. Nie chrześcijanie. To jedni chrześcijanie. To різницю поробили, вибачте, попи, чунзи поробили різницю. Ми християни, ми є брати. І дійсно зараз між поляками і українцями стала братська дружба. Ну не між москалем. Він ворог як Росії, Україні і світу. Був від потопу світа. То ваша цурка вийшла замуж за сина, так? То ви родина, так? Так. Сват. А ось як там? Ти сват. Сват не родина. Ale rodzina. Jakże będą dobre swaty, swachy, to będą dzieci. A wasze ojce, dziadki stąd? Tak, stąd. I tu cały wszyscy się rodzili? Tak, wszyscy się to rodzili. A dlaczego do Polski nie jechali? Pół wioski wyjechało. Ja wyjechałam, jak byli ten po Polski wyjechało, a pół wioski wyjechało, a pół się liszył. Pół wioski gdzie wyjechali? No my szło to na niemieckie granice tam, jak była ta, jak wyjeżdżała. Wasza rodzina wyjechała? Tak, mamin brat, siostra w Namysłowie, mamina, brat jak do Radku. My już wyrabiali dokumenta, maliśmy jechać, ale moja matka była chora, nie chodziła, załóżmy na nogi. No tato mówi, ja wezmę was maluszkich, a my byli maleśmy. Mówi, mamy chorą, gdzie jest mamy się podzieje? I tak mu się tu zaliszyli i tak później się wioska tak rozmnażała, że nili się wydawali się i tak już pokolenie z pokolenia. Mój ojciec miał ziemię w Polsce, bo mówił i ten chciał też na 7 i matka nie bo się bala, a na 7 zawiezie nas gdzie i co będziemy robili, na 7 aż. Tak. Ale tych ludzi wyjechało, nie? Wyjechało, połowa wioski wyjechała. Może i większa połowa wioski wyjechała. Tak, a później mu się kajali, żeśmy nie jechali, ale to już było za późno. Teraz jeżdżą nasze dzieci do Polski na robotę. Tak, na robotę. Mój też jest syn i synowa w Polsce na robocie w Zakopanem gdzieś. Tam pracują. So, a my tak tu żyjemy. Pojechał brat jeden, pojechał brat drugi i nawet my mieli wyjeżdżać, ale rodzice męża sprzeciwiali się, kogo nas zostawić, na kogo zostawić i my tak zostali. Oni tu mieszkali? Oni tu mieszkali, tak. No to nie mogli z wami jechać? To nie chcieli. Nie chcieli i nas nie puszczali. I nas nie puszczali i tak, i oni pomierali i my już czekamy tej godziny swojej. Nie chcieli rodzice, bo się tak tato duże za ojciec, za ten, że syn mu zginął tam i on nie miał żadnego tego tak jechać. Nie gada, ja już tutaj gada, pomrę, gdzie się narodził. Rodzinę mam w Polsce, ta. No to tam kulokrosna, co jedne. Та мам родини, мам по матці виїхали. Мєлишми виїжджати, так, а от що виїжджали. Його родиці теж з Лановиць походу, того зінчаного. Теж Лановські, з Лановиць. Бардзо досить виїхало з Лановиць. І де ще осідлали? Ну, на Мислу, наприклад, в Ключборку є досить Лановських. У Полі, Вроцлав, Клоцьку, Ялий Кощів. Я мешкав в Польщі, бо родиці мої в 58-му виїхали. Моя мама мешкала тут недалеко, кілька домів далі, і вся родина виїхала. А от тата, брат застав тут, вже теж не живе. Мам тут кузинів, кузинка. Też tu niedaleko mieszka, dwa domy dalej. Często, ja co roku tu przyjeżdżam. Żona, rzadziej żona przyjeżdża niż ja. To jak pan żonę tutaj znalazł? A pamięta pani, jak to było taka moda przywozić sobie telewizory do Polski? No to ja pojechałem po telewizor, a przywiozłem żonę. No, telewizor też, a później żonę. No. I tutaj pan przyjechał po ten telewizor? To znaczy tu był wujek, mieszka tam na dole, to się Chyrowo nazywa. I z tatem przyjechałem, bo tato tutaj stąd pochodził, wszystkich znał, ja byłem pierwszy raz.
No i tamten telewizor kupiliśmy, a to akurat było wesele. Na weselu zapoznałem żonę, no i telewizora już dawno nie ma, a żona jest, a miejsce tak samo i będzie. Chyba tutaj najdłużej żyje we wsi, co? Ta ma 96 lat. Ile macie lat? 96. 96. I wszystko jeszcze pamięta, może nie słyszy. Ja z Stalingradu w bojach wojował do Berlina. Polskę walczył, Ukrainę walczył, Ruskę walczył, wojował. O, mam 20 lat. Jakbym poszedł do armii, ja powrócił za 10 lat. O, poszli wojny światowej. Ja przejrzę całe światowe wojny. O, i zle, i dobre, i takie. Nie wiecie, jaka to znaczy wojna światowa. Ziad, nieziad, zmarł, dalejsze. Trzeba jechać za rodzinę. Przejrzeć na Polskę nie ziemi, trzeba jechać za Polskę. Wezwalać, tak, tam już Hitler napadł na nasze Polskę i rozgrymił nasze Polskę, tak. A tutaj maskale powiedzieli, dzieci wojować, dzieci mali Polskę, dawaj, dawaj Polskę. Może tak żyje do dziś, zajmuje się jeszcze całą polityką, całym światem. Co się robi w Polsce, w Ameryce, w Anglii, Francji, czym dzierżawy pachną. Czym Ukraina pachnie, czym dzierżawy pachną, czym Putin pachnie. Putin poszedł na prawo, na rodzinę, naród chbija niewinny, dzieci giną niewinne. O, Putin prawilna. To lepiej by nas zabrali do Polski i byłby czysty spokój. By te granice rozgromili i byłby czysty spokój. I dziś nasz Polska ratuje. Posyłki wesela, dzieci karmi, co są w jaslach u nas, bo proboszcz ksiądz opuścił pomieszkanie, tak dalsze, tak. My dziś Polakom dziękujemy, tak. Jest nasz naród w Polsce, a my tutaj jesteśmy. Pozdrawiam całe Polskę, niech żyje. 100 lat. Niech żyje 100 lat. Tak, Polska niech żyje. I nas ważne utrzymuje. Serdecznie pozdrawiamy naszych rodaków, którzy wyjechali właśnie do Polski. Lanowi. I wszystkich, którzy tam żyją, wszystkich Polaków pozdrawiamy tak. Serdecznie. Życzymy im zdrowia, dosyć lat życia, by nie zapomniali, bo nas by się za nas modlili tam. A my za nich. Z tamtej strony jeziora stoi lipka zielona. Śpiewają.
Audycja finansowana przez sponsora Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego.